Tomasz Trela, witam serdecznie. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Panie wiceprezydencie, zaczniemy właśnie od zwalnianych ze szkół nauczycieli, bo yy, są informacje, że część z nich w Łodzi w nowym roku szkolnym pracy nie znajdzie. Czy rzeczywiście to tak wygląda? Bo powiem, jak wyglądają statystyki. Mamy w tej chwili 225 klas trzecich, klas pierwszych, w kolejnym roku szkolnym będziemy mieć 148. I tak to wygląda na ten moment. To jest efekt tak zwanej dobrej zmiany. Myśmy o tym mówili, że pochopna decyzja odnośnie odwrócenia reformy sześciolatków, która jest nieprzygotowana, nieprzeanalizowana, może doprowadzić do zwolnień nauczycieli. My, Tylko wejdę w słowo. Czy tak, nie jest tak, że ci nauczyciele mogą się przekwalifikować albo na przykład iść do przedszkoli po więcej ale, ale, dzieci? Ale, ale to część nauczycieli oczywiście jest w tym względzie uwzględniona. Natomiast są nauczyciele, którzy będą. Odchodzić z pracy ze względu na to, że no nie ma aż tyle potrzeby i aż tyle miejsc w naszych placówkach edukacyjnych. Gdyby tej reformy nie przygotowywać na kolanie, byłoby na pewno zdecydowanie lepiej. Natomiast i tak w Łodzi ta sytuacja jest naprawdę komfortowa, dlatego że my, myśmy naszą kampanią, którą kierowaliśmy do rodziców a propos sześciolatków, przekonali blisko 24% populacji, czyli dzieci urodzonych w roku 2010. To jest naprawdę bardzo dobry wskaźnik na tle innych miast i nie składamy broni, dlatego że będziemy cały czas tę kampanię prowadzić, bo ja zaznaczam, że do 31 sierpnia rodzice mają możliwość zapisania swojego dziecka do szkoły podstawowej, więc każdy sześciolatek w szkole podstawowej to większa szansa na to, że nauczyciele będą potrzebni, natomiast... Ale jako, jako wiceprezydent miasta, czy jest pan w stanie powiedzieć z czystym sumieniem, że wszystkie szkoły są absolutnie perfekcyjnie przygotowane i były przygotowane na tych sześć. Nasze szkoły są naprawdę bardzo dobrze przygotowane do przyjęcia sześciolatków. Zresztą to potwierdzają rodzice, to potwierdzają nauczyciele, dyrektorzy szkół. Oczywiście zda mogą zdarzyć się placówki, które mogłyby być lepiej przygotowane, bo zawsze tak jest. Naszych szkół podstawowych jest kilkadziesiąt, nie kilkanaście. Natomiast myśmy wykonali wiele dobrej roboty przez kilka ostatnich lat, żeby te szkoły były naprawdę dobrze przygotowane. To zapytam, czy macie już szacunki, ilu tych nauczycieli może być bez pracy? No to jest ten poziom, który. Był podany ponad 60 osób. To jest ta kwestia związana z reformą sześciolatków, natomiast my i tak musimy bardzo uczciwie i otwarcie powiedzieć, że panuje i obowiązuje nisz, więc dzieci w szkole jest w ogóle mniej, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, więc my strukturę zatrudnienia, strukturę organizacyjną dostosowujemy do naszych aktualnych potrzeb. Panie prezydencie, szykuje się pozew sądowy przeciwko panu. Młodzież Wszechpolska zamierza pozwać pana za list otwarty, który pan opublikował po Marszu Pamięci Rotmistrza Pilackiego. I jakoś, no nie wiem, zapowiedzi były, tego pozwu ciągle nie ma. Ma być. Ja pamiętam, że dostałem 48 godzin na sprostowanie swoich słów. Tego nie uczyniłem, wręcz odwrotnie. Publicznie powiedziałem, że wszystkie słowa podtrzymuję. Te 48 godzin. to słowo, a nie żałuje godzin... pan pewnych sformułowań z tego nie, listu? Nie, bo tam nie, pojawiło się zdanie między innymi o ogolonych nałysołbach z Bach, spod których wydobywają się słowa nienawiści. Prze po co takie ostry Nie, słowa? przepraszam wszystkich dżentelmenów, którzy mają taką fryzurę, bo to nie było skierowana w ogóle w stosunku do panów, którzy tak lubią wyglądać i pasuje do ich imidżu, ale na poważnie podchodząc do tego, nie żałuję ani jednego słowa, trzeba było bardzo ostro i zdecydowanie zareagować na to, co robią te grupy pseudopatriotów prawicowych. No ja I, akurat podczas i, tego marszu i, żadnych incidentów nie, nie było. Ale ja jeszcze raz podkreślę, marsz był pewnym takim punktem zapalnym, natomiast ja Odnosiłem się do tych grup narodowych, działa, które działają w naszym kraju, nie tylko związanych właśnie z tym marszem. Marsz był. Pewnym pretekstem, jeszcze raz to podkreślam, natomiast opisuje całą sytuację i cytowałem również w tym studiu zachowanie narodowców przy okazji innych manifestacji w innych miastach i to jest dowód na to, że te moje słowa są prawdziwe. Ta sytuacja ma ciąg dalszy, bo w jednej z ludzkich szkół pojawiły się kalendarze m.in. z Krzyżem Celtyckim i napisem Biała Siła. Była taka sytuacja, wczoraj podjąłem błyskawiczną reakcję w tej sprawie, zażądałem pilnych wyjaśnień od pani dyrektor. Dostał pan? Dostałem, skierowałem, skierowałem list do wszystkich dyrektorów naszych placówek edukacyjnych, żeby bardziej uważnie przyglądali się wszystkim tym, którzy do szkoły wchodzą i goszczą na lekcjach tego czy innego przedmiotu, ponieważ takie symbole, szczególnie w naszych łódzkich, ale też podejrzewam, polskich szkołach, są niedopuszczalne i A zawsze reakcja moja tłumaczy? będzie zawsze moja reakcja będzie błyskawiczna natychmiastowa i mam nadzieję, że ona nigdy taka sytuacja się nie powtórzy. Pani dyrektor przyznała się do swojej winy, tłumaczenie mnie troszeczkę zdziwiło, dlatego że powiedziała, że nie znała znaczenia tego symbolu. Natomiast mam nadzieję, że to będzie nauczka dla pani dyrektor, ale również też taka lekcja dla wszystkich innych pedagogów w naszej szkole, żeby bardziej uważnie przyglądać się wszystkim materiałom, które trafiają do uczniów, do dzieci. Bo ja jestem cały za, żeby środowiska sportowe, sportowcy, kibice pojawiali się w szkołach, bo robią naprawdę dobrą robotę. Ale kibice, którzy są prawdziwymi kibicami, którzy przekazują dobre wzorce do naśladowania. Sportowcy, którzy przekazują swoje doświadczenie, wiedzę, umiejętności, i na to łódzkie szkoły są zawsze otwarte, ale nie na tego typu symbolikę i tego typu materiały propagujące te czy inne znaczenia w kraju, czy w Europie, czy na świecie. Dobrze, panie prezydencie, jest pan wiceszefem całego SLD. No, i właśnie SLD w Łodzi zrobiło rzecz, powiem szczerze, co najmniej dziwną, mianowicie imiennie wezwało dwóch działaczy, Sławomira Granatowskiego i Dariusza Jońskiego, do wpłacenia na partię dobrowolnie 2000 zł. Ale już się pojawiają gruszki, że jak nie wpłacą, to chuchu, straszne rzeczy się dziać mogą. Wszyscy wiemy, że Dariusza Jońskiemu z nowym przewodniczącym Łodzi Mierza Czerwonego nie drodze. SLD w województwie Łódzkim, to tak precyzując. Osobiście wolałbym, żeby zarząd wojewódzki Sojuszu Lewicy Demokratycznej podejmował uchwały, które będą służyły i zwiększały poparcie i Promowały Sojusz Lewicy Demokratycznej w województwie Czyli łódzkim. Czyli się po prostu czym innym zajmował. E, tak? Dokładnie tak, dlatego że uważam, że ta uchwała ma taki symboliczny charakter, uchwał, które zdarzają się dwa razy, pierwszy i ostatni. Ona nie powinna się pojawić. Nie popieram tego typu inicjatyw i mam nadzieję, że tego typu inicjatywy w województwie łódzkim, ale również w każdym innym województwie w naszym kraju w stosunku do naszych koleżanek i kolegów nie będą podejmowane. My dzisiaj mamy pewien kłopot z odzyskaniem zaufania i Poparcia społecznego wśród Polegi Polaków, i na tym się powinniśmy skupić. Ja będę do wszystkich apelował, żebyśmy wzmożyli swoją aktywność, działanie w szukaniu poparcia dla sojuszu lewicy demokratycznej, bo te siedem miesięcy rządów PiS-u pokazało, jak bardzo brakuje lewicy w polskim parlamencie. Ale uchwała jest: uchwała wzywa Dariusza Jońskiego do zapłacenia dwóch tysięcy. Pan uważa, że powinien płacić? Eee, zawsze, ja... zawsze była taka zasada, która obowiązywała w sojuszu lewicy demokratycznej, że ci, którzy chcieli dobrowolnie, Wesprzeć Sojusz Lewicy Demokratycznej to czynili. Nie trzeba było podejmować w tej sprawie żadnych uchwał i nigdy takich uchwał w przyszłości podejmować. Mam nadzieję, nie będziemy musieli. No ale powrócę do pytania: powinien płacić, czy nie? Dariusz Jański sam wie, co powinien zrobić. Rozumiem, no to przejdziemy do przyjemniejszych tematów. Dzisiaj nam rusza wielki... Przyjemny tylko, Przyjemny? Ja nie wiem, jeżeli musiał pan krytykować szefową SLD w Łódzkim. Nie, nie krytykowałem że szefową SLD w Łódzkim, bo decyzję podjął cały e, zarząd. Uważam za e, no, Ale decyzję... zapytam wprost, czy ta uchwała pana zdaniem nie jest po prostu głupia? E, nie, ta uchwała jest niestosowna. No to wystarczy. No to teraz euro. Piłkarski festiwal nam się zaczyna, w Dzielę wielkie święto, Gramy z Irlandią Północną. Jak będzie? Mam nadzieję, że dobrze. A co to mam... znaczy dobrze? Nie, mam nadzieję, że wygramy, dlatego że obserwuję reprezentację. Chociaż wielkim fanem piłki nożnej nie jestem, ale reprezentację zawsze śledziłem bardzo tak skrupulatnie i mam wrażenie, podzielając opinię ekspertów, że to jest naprawdę dobra drużyna i ona osiągnie dobry wynik. Nie wiem, jaki ten wynik będzie. Życzyłbym sobie, abyśmy oczywiście wyszli z grupy i wyszli na dobrym poziomie. Będę mocno trzymał kciuki i trzymam mocno kciuki, więc czekam na niedzielę, na godzinę 8. I mam nadzieję, że ten pierwszy mecz będzie meczem takim sukcesu, dlatego że otwarcie jest bardzo ważne. To ile wygramy z Irlandią? Nie wiem, ile wygramy. A ile by pan chciał? Nie chciałbym, żebyśmy wygrali jedną bramką. A czy wygramy 1-0 czy 2-1, to naprawdę. Oczywiście im więcej bramek, tym lepiej życzyłbym sobie, żebyśmy wygrali 3-2. Natomiast chciałbym, żebyśmy wygrali, żeby ta reprezentacja, która, przed którą jest postawiona, naprawdę duże zadanie, bo ten balon jest naprawdę bardzo mocno nadmuchany, żeby nie pękł, tylko żeby jeszcze jeszcze rósł, rósł i może nas doprowadzić do tych faz, do tej fazy pucharowej i wtedy sobie poradzimy. Zobaczymy, życzymy szczęścia. Wiceprezent Łodzi Tomasz Trela, wice -szef SLD, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.